Cześć, słuchacie podcastu Natalii Szymańczyk. Jeżeli podoba Wam się ten odcinek, proszę zaobserwujcie mnie, zostawcie swoją ocenę, dajcie jakiś znak od siebie. To ważne, bo dzięki temu uda mi się dotrzeć do innych odbiorców. Do drugs, so do it, huh? rise rise. Miłego słuchania. Moją dzisiejszą gościnią jest Ania Wrońska. Od kilkunastu lat bardzo poważnie związana z rynkiem mody. Zaczynała u samego Giorgia Armani'ego, potem był dom mody Versace. A dzisiaj odpowiada za PR w największym ekskluzywnym domu handlowym w Polsce, w Witkacu. Prywatnie mama Oriona i żona rapera Jurasa. Aniu, bardzo ci dziękuję, że jesteś dzisiaj tutaj u mnie. Cześć, bardzo mi miło. Dziękuję za to zaproszenie, za takie miłe przedstawienie mojej osoby. Zacznijmy od y, spraw trochę prywatnych. Aniu, jak to jest być kobietą rapera? Mm, całkiem normalnie, wbrew pozorom. <laughs> Akurat trafił mi się taki mąż, który bardzo wspiera mnie w moich e, wszystkich działaniach, bo bardzo dużo rzeczy robię w jednym czasie e, i Jurek jest taką osobą, która e, Potrafi odebrać syna ze żłobka wcześniej, zrobić wcześniej jeszcze zakupy e, na bazarku spożywczej i ugotować obiad. Więc często jest tak, żebym ja mogła w ogóle realizować te liczne projekty, które robię. To jednak potrzebne jest wsparcie e, z zewnątrz, i akurat Jurek się świetnie w tym sprawdza. Póki co jeszcze nie, gra, nie wyruszył w trasę koncertową związaną z jego premierową płytą. Więc, więc fajnie, bardzo fajnie. Nie, nie mogę złego słowa o mężu powiedzieć. Czyli żaden typ bad boya takiego nie, w jak Nie, Jurek nie pije też alkoholu, zakochane. jest w ogóle wbrew pozorom, ale jest domatorem. Żeby jego wyciągnąć gdzieś na miasto albo pójść do restauracji, żeby tak siedzieć, tam być obsługiwanym przez kelnera, to jest, musi być wielkie święto. Mhm. Mm, lubisz sobie posiedzieć w domu, poczytać i teraz mi się uszykujesz pasmo eventów przedświątecznych i różnych różnych właśnie y, Christmas cocktails i tak dalej i Jurek bez problemu może zostać z dzieckiem w domu i właśnie fajnie się tu nam zgrywa. No dobra, słuchaj, jakieś kontrowersje cokolwiek. No w końcu jesteś Jurek miał rapera. kontrowersyjną przeszłość y, i szaleń, szaleńcze jakby lata młodości. Jurek jest na rynku od 20 lat y, zarówno w branży muzycznej, jak i w branży sportowej. I myślę, że on już to przeżył sobie trochę. To zderzenie dwóch światów, dwóch Jurków często widzimy w oczach jego znajomych. Którzy, mhm. no był ostatnio z okazji urodzin naszego synka Wojtek Soku u nas, bo on jest ojcem chrzestnym Oriona. E, I komentował właśnie stylizację Jurka i mówi, że wyglądał jak przebrany, że my tak sobie wymyśliliśmy taką strategię, żeby z Jurasa zrobić takiego modowego rapera. Mhm. A że powinien według niego bardziej być w takich stylówkach streetowych, streetwearowych w tych klipach. No i właśnie to jest taki paradoks, że Sokół myślał, że to była zaplanowana strategia z góry, a my szczerze mówiąc szukaliśmy stylówek na zasadzie, to ci się podoba, to się nie podoba, mi to się podoba, dobra, to fajnie leży, to bierzemy. Na zasadzie tego, co Jurkowi się faktycznie podobało i w czym się dobrze czuł, a nie żeby zrobić z niego jakby wcześniej określoną postać. I to było takim zaskoczeniem, że właśnie Jurek nie nosi już bluz z kapturem, tego streetwearu, że tak powiem. Jurek ubiera się albo bardziej tak elegancko, luźno, lub po prostu właśnie tak bardziej modowo. Można by powiedzieć, że przeze mnie poznał takie marki jak Moncler, Balmain, Off-White, Balenciaga I, i po prostu niektóre projekty mu się spodobały, inne mniej. Niektóre bardziej modowe, niektóre mniej, no ale myślę, wydaje że gdyby nie ja, no to by pewnie jakby nie zwrócił nawet uwagi na te marki. Natomiast to teraz jest on, jakby to jest Jurek właśnie. On. To już jest jego DNA. Tak. No właśnie tak wydawało mi się, że widzę tam twoją, nie tyle nawet kobiecą, ale przecież z, jesteś ściśle związana zawodowo z modą, twoją rękę w tym i faktycznie jest to chyba najbardziej fashion e, rapper u nas w Warszawie, w Polsce. Tak nie, zauważyłam. no chyba Żabson go przebija. No, na pewno. Dobra, niech nie będzie konkurencją w takim razie. Może e, powiedzmy, że w jego przedziale wiekowym. O, no to w tym przedziale ale to tak, Dokładnie. to nawet może być trochę kontrowersyjne. Słuchaj, nie jesteś tylko kobietą, ale zauważam, że jesteś też muzą, ponieważ występujesz w jego teledyskach. Pytanie, czy to są teledyski, piosenki autobiograficzne? Tak, um, wszystkie trochę, Jurka jako... Trochę się. Tak, wyróżnia to, że wszystkie teksty są oparte na faktach. Nie ma w żadnym z jego utworów zmyślonych historii bądź jakichś takich fantastycznych historii. Wszystko to są prawdziwe sytuacje życiowe i tak ten utwór, mijamy się, opowiada o mnie i o Jurku. W momencie, kiedy my się właśnie mieliśmy po, po, poznać i jak rozmawialiśmy, gdzie bywaliśmy, co robiliśmy, jak się poznawaliśmy, okazało się, że my cały czas bywaliśmy w tych samych miejscach tylko ciągle się mijaliśmy, bo byliśmy na przykład na jednej imprezie w elektrowni Powiśle, na imprezie Nuansa. E, ja mieszkałam w zasadzie niedaleko stąd, gdzie nagrywamy, bo na Okulnik, czyli ulicę stąd, mhm. a z kolei Jurek trenował w Makwicie, e, tutaj przy Tamce. Ja zawsze chciałam dotrzeć na tą siłownię, ale nigdy nie dotarłam, bo właśnie łatwiej mi było jeździć rowerem. Mhm. <laughs> I to traktowałam jako mój e, taki physical exercise i po prostu jakoś czasowo się to nie zgrało, ale być może gdybym poszła finalnie na tą siłownię i się tam zapisano, to już tam poznałabym wcześniej Jurka. No to słuchaj, jeżeli tyle się czasu mijaliście, bo to były lata, miesiące? E, wiesz co, jakieś ponad dwa lata, tak, bo ja mieszkam w Polsce teraz 6 lat, no to tak 4 lata z Jurkiem się spotykam i dwa lata wcześniej. No, no właśnie, to jeżeli tyle się mijaliście, to w końcu kiedy się poznaliście i w jakich okolicznościach? My się upoznaliśmy, można by powiedzieć, przez właśnie Wojtka Sokoła i Kasię Porycką, którzy byli świadkami na naszym ślubie, ponieważ Sokoł wyciągnął Jurka w okresie przedświątecznym. Właściwie to teraz będzie rocznica naszego poznania, bo 7 grudnia dzisiaj jest. O, minęło, przepraszam. Tak. <grytanie> dzisiaj jest już 9. Dzisiaj jest 9, więc nie, 7 rocznicy. rocznicę o Poznania. <grytanie> Obchodzisz takie rzeczy? Ja też obchodzę rocznicę Poznania, a mój mąż trochę tego nie rozumie. Jurek też się z tego śmieje, <laughs> natomiast y, może ma to związek z tym, że to było w grudniu i w grudniu się tak już czuje, że to świętowanie, święta. te mhm. święta i taki mm, moment, że po prostu się takie rzeczy wspomina, ale z tym kojarzy nam się właśnie taka ciekawa historia, ponieważ my się poznaliśmy 7 grudnia, Sokół wyciągnął Jurka na miasto mhm. do klubu Sen, a mnie wyciągnęła Kasia też do miasta i spotkaliśmy się finalnie wszyscy razem we śnie i dlatego też Jurek rapuje w, w którymś z utworów, Dziewczyna ze snu, tak poznałem moją mm -hmm. żonę. Mm -hmm, mm -hmm. No i to też jest właśnie ta prawdziwa historia. E, ale tam weśnie właśnie nie zaiskrzyło, między nami Jurek wydawał mi się jakiś taki szalony. Ja tam byłam też, spotkałam w sensie w tym klubie Mikołaja Komara, Jana Panińskiego, Julkę Dyzio i my tam bawiliśmy się razem. I Jurek ich tam wszystkich rozganiał i przepychał, i na zasadzie spadaj stąd. Okay. I pamiętam, że komar się mnie zapytał, słuchaj, ty znasz tego kolesia? Ja mówię, nie, broń Boże, to pierwszy raz widzę on mówi, bo on jakiś dziwny jest. I ja mówię, no faktycznie. I my później z Kasią i z Sokiem uciekliśmy przed Jurkiem stamtąd. Mm, generalnie zgubiliśmy go. I to była śmieszna historia, bo jakieś trzy miesiące później poszłam już z Jurkiem na jakiś tam event i spotkaliśmy Mikołaja Komara. I Mikołaj Komar tak na mnie patrzył na zasadzie, okej, okay, ona z nim jest <grym> jednak. <grym> jednak z tym dziwnym panem. <grym> Dokładnie. Ale później... E... No właśnie, to co się stało w takim razie, że cię tak e... oczarował. Tak, później zostałam e, zaproszona na wigilię we Prosto, gdzie również był Jurek, już w, innym w ogóle, w innej odsłonie siebie. Był ubrany na elegancko, w czarną koszulę. E, nie pił alkoholu wtedy, bo na drugi dzień wylatywał do Tajlandii. I udało nam się na tej wigilii zamienić dosłownie dwa zdania. E, za, zapytałam Jurka, jak tam spędza święta, a Jurek mówi, że akurat jutro wylatuje na miesiąc do Tajlandii. Z, y, jeszcze nie powiedział z kim. I ja zapytam, pewnie z dziewczyną lecisz. A on mówi, właśnie Dobre pytanie. Nie, lecę z pięcioma kolegami, ale w zasadzie to marzyłbym o spędzeniu tych świąt z żoną i z dzieckiem. I o. mówię, o, jakie to słodkie. No, ale w sumie ja też. Ja, ja też bym tak chciała. No i takie sobie życzenie, że tak powiem, wypowiedzieliśmy. No i to tyle. gdzieś Kasia mnie porwała, Jurek zniknął. Um, i jakoś po jakimś czasie, właśnie jak już był w tej Tajlandii, spisaliśmy się na Instagramie i tak zaczęliśmy trochę e, konwersować ze sobą. Mm -hmm. Natomiast spotkaliśmy się po raz kolejny e, tak naprawdę na sam koniec stycznia, e, na początku lutego. No i tak już zaczęliśmy się właśnie spotykać. Ta historia też jest opowiedziana w utworze Jurka Wesołych Świąt, gdzie on opowiada właśnie, że wypowiedzieliśmy życzenie a później świętowaliśmy te święta faktycznie jako żona i, i ojciec z synkiem no jak to się wszystko ładnie wiąże, prawda? Takie toczy koła czas, i takie, taka spójna klamra kompozycyjna tego wszystkiego. Fajna anegdoty masz związane właśnie z tym. To widać też, że tak oczy ci się świecą, jak opowiadasz te historii. Że Więc takie dla właśnie dlatego ten grudzień nie był dla nas taki szczególny, bo to był taki magiczny czas, że nie wiadomo, co będzie. Trochę tacy byliśmy wewnętrznie nieszczęśliwi przez taką mhm. pustkę, właśnie, i jakieś tam mhm. e, może średnie udane relacje, albo może po prostu taki brak poczucia spełnienia. I satysfakcji mhm. z udanego związku. Mhm. Um, no i po prostu tak jakby mieliśmy oboje podobne doświadczenia, że na zasadzie koniec bullshitowania, po prostu konkrety teraz, nie? <grystanie> teraz to już musi pojechać, pojechać no, ogniem. i my tak myśleliśmy, bo generalnie zaczęliśmy się uspotykać, powiedzmy tam 27 lutego, stycznia, a 13 lutego miałam ostatnią miesiączkę, więc można powiedzieć, że od razu byłam w ciąży. Okay. No <grystanie> to I ludzie miło. tak myślą, że to była taka wpaska, ale nie, bo... My rozmawialiśmy o tym z Jurekiem chyba na trzeciej randce na zasadzie, jakie masz plany na życie, no ja bym chciała mieć e, męża i dziecko niedługo, on ja tak samo, mm -hmm. no to e, Jurek był wcześniej jakby e, miał narzeczoną i chyba cztery lata się starali o dziecko, po czym się urostali i ona od razu była w wciąż, więc Jurek stwierdził, ja mogę wiesz, mieć z tym problem no, i tak to dalej, to, to może nic. potrwać kilka mogę. lat. Ja mówię, no właśnie, to lepiej jakby już straszył cię trochę w już, <laughs> prach, ciach, już. <laughs> więc potem nie mogliśmy uwierzyć szczerze. Że mówiąc, że jak to, to już? To się udało. No. To znaczy, że to był dobry znak w takim wypadku i fajnie, że do dziś jesteście razem. Wzięliście też ślub. Zmieńczeniem mhm. waszej miłości jest syn Orion. Tak. Jesteście z niego dumni, na pewno. Tak, tak. Orion jest niezwykłym dzieckiem. Się śmiejemy się, że to jest y, chłopiec z gwiazd. Mm. Pas Oriona. Tak, dokładnie. Ma y, no, swój charakterek teraz jest na etapie psikusowania czyli jego um, celem dnia to jest właśnie zrobić komuś psikusa i żeby się śmiać z tego i, i bawić. Um, Ile lat? Trzylatka ma skończone. Ale on odkąd był malutki, tak naprawdę miał bardzo wielkie, otwarte oczy, co bardzo zwracało uwagę obcych ludzi na niego i gdzie nie poszliśmy, nie wiem, do warzywniaka, do jakiegokolwiek sklepu, do piekarni, to wszyscy zwracali na niego uwagę i pytali: "Ojej, jakie słodki dziecko, jakie ma oczy, jak ma na imię i tak dalej". Mhm. Właśnie się śmiejemy, co z niego wyrośnie, bo czasami spotykamy różnych ludzi tutaj wśród mieściu i wszyscy mówią: "Cześć Orion", więc on rośnie w takim przekonaniu, że wszyscy go znają, wszyscy go znają. generalnie, wszyscy go zaczepiają. Przerpiają. I komentują. Mm -hmm. Fajnie, no. super, ale odnajduje się w tym rozumiem. Tak, on jak ryba w wodzie w tym się odnajduje, rodziców. uwielbia właśnie jak ludzie zwracają na niego uwagę, jak już widzi, że już kogoś złapał, to zaczyna się u jego performance. <grym, grym, grym>, Okej. Okay. <grym>, Chciałam jeszcze wrócić do piosenki Mijamy się, bo mhm. e, mówisz, że piosenki e, Jurka są e, dosyć e, mocno autobiograficzne, autobiograficzne, e, a tam jest taki wątek o dziewczynie właśnie o tobie. Mm. Mhm. Życie zawodowe super, ale mhm. o życiu osobistym trochę gorzej. W życiu mhm. osobistym trochę gorzej. Czy to jest właśnie też tak u ciebie, że na rzecz pracy, która jest dla ciebie bardzo ważna w życiu, trochę zaniedbuje życie osobiste? Czy umiesz znaleźć dobry balans? To wynikało z tego, że e, ja miałam pasmo e, nieudanych takich relacji e, mhm. wcześniej związkowych, mhm. wcześniej przed Jurkiem. Um, wydaje mi się, że kiedyś wydawało mi się, że to ja, ja trafiłam na jakichś takich dziwnych e, facetów, którzy nie wiadomo, co ode mnie chcieli. Natomiast po przemyśleniu tych aspektów e, głębiej stwierdzam dzisiaj, że e, być może te nieudane relacje wynikały z tego, że ja jestem taką osobą, która lubi być wszędzie, lubi, ro, lubi robić dużo rzeczy naraz, lubi wychodzić, lubi kontakt z ludźmi. Dla mnie spotkanie z innym mężczyzną niekoniecznie musi od razu prowadzić, wiesz, do jakiejś e, e, relacji głębszej. Mm -hmm, mm -hmm. E, ja traktuję ludzi, powiedzmy, by, tak samo, jeśli ktoś mnie interesuje niezależnie od płci, a taka moja otwartość do ludzi mogła być e, takim problemem dla niektórych mężczyzn, albo takim, powiedzmy, po wywo co, czymś wywołującym poczucie zagrożenia. E, też dużo imprezowałam, też dużo piłam alkoholu wtedy, ciągle jacyś ludzie, też mieszkałam, jak wspomniałam tutaj, na e, okulnik w centrum, więc mój, w moim domu non bywali jacyś ludzie, ktoś wchodził, ktoś wychodził, no bo to centrum, centrum tak. wiadomo, nie, wszędzie, wszędzie, każdy ma tu blisko, więc co chwila ktoś dzwonił i wydaje mi się, że takie, takie życie towarzyskie bez tego sprecyzowanego planu, dobra, to ja chcę teraz założyć rodzinę z, z kimś, kim jestem, to, no to jakby powodowało turbulencje związkowe, a mhm. wydaje mi się, że gdybym ja wcześniej jakby określiła siebie, że dobra, że ja teraz chcę iść właśnie w rozwój kariery za, i skupić się na przykład na budowaniu takiej zdrowej relacji, no to to kto wie, być może z poprzednim partnerem też by mi się udało. Mm -hmm. Wiesz, to zależy od stanu mentalnego i od nastawienia. Tak, a od naszego momentu w życiu. Ja się zastanawiałam właśnie, bo miałam kiedyś takie założenie, jak byłam małym dzieckiem, że w zasadzie to między 20 a 30 rokiem życia to się uczę i imprezuję i to jest taki high life i w ogóle whatever. Moda. Na <głos》>. pewno. Dokładnie. I stawiam na siebie, a że jak już dotrę do tej 30, to wtedy właśnie chcę być matką. Żoną, wtedy stawiać na taki mocny rozwój osobisty i wykorzystywanie doświadczenia, które zdobyłam na przekroju poprzedniej dekady. Więc może to mi się gdzieś zakodowało w podświadomości i właśnie... Um, no chyba na razie realizujesz plan idealnie punkt po punkcie. Powiem szczerze, że nigdy nie pracowałam w życiu tak ciężko jak teraz. Mhm. <laughs> Bo pracowałam tak na początku w Londynie, kiedy jak osiemnastoletnia dziewczyna już sama siebie w tym Londynie utrzymywałam i studiowałam najpierw w college'u. Tak, w college'u jeszcze w zasadzie wtedy, dziennie. To jest odpowiednik w Polsce do liceum. liceum tak. um, pracowałam w środę w japońskiej restauracji na Richmond, później piątek, sobota i niedziela pracowałam w butiku Emporio Armani na Brompton Road obok Harrodsa, a jeszcze w piątki i w soboty wieczorem szłam do takiego baru e, Collection, mhm. e, gdzie tam był taki duży ekran i wyświetlane pokazy i Fashion TV program, no i tam właściciel tego klubu płacił różnym dziewczynom ładnym, żeby po prostu były w jego loży, tam tańczyły i tak dalej, no i pamiętam, że on płacił mi 100 funtów od takiego wieczoru, że ja tam będę między 20 a 23, więc takie dwa dni w tygodniu razy cztery, no tam z 800 funtów mogłam z tego zarobić, więc to były super pieniądze. No ale ja cały czas gdzieś byłam, po prostu mm -hmm. jak nie tak. na uczelni to y, gdzieś w tym collection, to w Emporio, mhm. y, więc cały mój czas był wypełniony, natomiast wydaje mi się, że tak tego nie odczuwam, no bo wiadomo, młoda dziewczyna, ciągle coś się działo, to była sama przyjemność dla tak, mnie wtedy. Tak, poza tym też zajmowałaś się swoją pasją, bo młoda tak. od zawsze była twoją pasją i od wczesnego dzieciństwa już y, oglądałaś fashion TV, tak. z założeniem takim, że kiedyś w tej branży będziesz pracowała, prawda? Tak. Tak, takie miałam właśnie nadzieję na ten, ten moment i za bardzo nie zadawałam sobie sprawy z tego, jakie możliwości w ogóle istnieją w branży modowej. No i pierwszym takim moim marzeniem to było właśnie, żeby zostać modelką, no bo wiadomo, to było coś najbliższe, co można było sobie, powiedzmy, określić za jakiś tam cel. No, no, i udało się to jakoś rozwinąć. Później poleciałam właśnie do Londynu. Tam mój brat przeprowadził się wcześniej, więc miałam. Ale modelką łatwiej. nie zostałaś w sensie. nie, 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 nie zostałam. Nie, byłam tam na jakimś tam e, e, castingu, powiedzmy, albo byłam w jakiejś agencji, że nawet nie pamiętam. To było jedna z topowych, bo tylko oczywiście o takich marzyłam. E, I oni mi zrobili Polaroidy i powiedzieli, że tam się odezwał, ale po prostu się już do mnie nie odezwali. Natomiast w tym samym czasie ja złożyłam aplikację do tego butiku Emporio Armani na Brompton Road i tam dostałam pracę. Więc generalnie jakoś tak. Nie przeżywałam tego, mhm. bo i tak już Porzuciłeś. jakby y, poszłam do pracy w butiku, a miałam i tak wypełniony, no po brzegi ten czas tak. i praca w butiku mi się bardzo podobała, tak. więc już jakoś nie podjęłam dalszych kroków, żeby to, to marzenie jakoś spełnić. Poza tym też dowiedziałam się, jak wygląda ten trochę taki, um, ten background modowy mm -hmm, i że mm -hmm. jakie są w ogóle um, te tak zwane job roles w modzie i już gdzieś tam stwierdziłam, że bardziej wolę się zająć tą biznesową mm -hmm. stroną um, mody niż pracować jako po prostu modelka gdzieś. Mhm. Właśnie, mhm. zaczęło się od twojego brata, o którym tak. wspomniałaś. On przetarł szlaki. Ty mieszkałaś z rodzicami jeszcze na warszawskim gocławiu. Mhm. On wyjechał za granicę do Anglii. Tak. Tam pracować w branży zupełnie innej niż ta, która ciebie interesowała, bo to była branża budowlana. Tam rozwinął skrzydła i mhm. osiągnął duży sukces. A ty podążyłaś za nim i mieszkałaś u niego. Najpierw przyjechałaś do niego na ferie zimowe, także zachłysnęłaś się trochę życiem Europy Zachodniej. Wróciłaś do Polski Perspektywą taką, że nie zagrzejesz tutaj zbyt dużo miejsca, tylko Twoim celem będzie to, aby wyprowadzić się za granicę i właśnie tam w Londynie uczyć się, dokończyć edukację i to już na etapie liceum. Tak. Czy ty byłaś odważnym dzieckiem? Tak, myślę, hop do że bardzo odważnym. Mhm. Bardziej odważnym niż powinnam być, chyba. No właśnie, bo no. w Twojej książce, którą mhm. wydałaś, czytamy: Mając 16 lat, mając 16 lat. Po ukończeniu pierwszej klasy liceum poczułam się prawdziwie dorosłym człowiekiem, i postanowiłam wziąć los w swoje ręce. Przetłumaczyłam swoje świadectwo u tłumacza przysięgłego. Kosztowało mnie to 250 zł. Dostałam te pieniądze od mojej nauczycielki matematyki. E, chciałaś się wyrwać e, tak. z zapieziałej rzeczywistości mhm. tutaj e, warszawskiej, wyjechać za granicę. Powiedz mi właśnie, skąd u ciebie taka dojrzałość? W końcu byłeś dzieckiem. E, tak, właśnie powiem Ci, że jestem na etapie pisania wstępu do mojego drugiego e-booka, Niezależne Kobiety o ich sukcesie Anna Wrońska. I dzisiaj nawet rano byłam w mojej szkole i widziałam się z panią Benią, moją panią od matematyki. To właśnie panią od matematyki, tak, tak ta, która dała ci 250 zł. Tak, złotych. tak, dzisiaj się tak. dosłownie rano z nią widziałam, bo wręczyłam jej i mojej pierwszej wychowawczyni, czyli ogólnie, aktualnie pani dyrektor, pani Krystynie, zaproszenie na, na event premierowy. Um, po, bo ich będę o tym właśnie pisać w tym drugim e-booku we wstępie, właśnie o tych podwalinach tego sukcesu, bo ten temat mm -hmm. mnie bardzo, bardzo interesuje. E, natomiast skąd się wziął we mnie taki, um, taka dorosłość, no to właśnie um, moi, moi rodzice mieli właśnie dużo różnych turbulencji w, swojej, w swoim życiu i w relacji. E, um, oni mieli jeszcze jedną córkę, która zmarła jak miała 8 miesięcy i moja mama po, po śmierci tego dziecka e, zachorowała na depresję e, Później na schizofrenię paranoidalną i tak dalej. Była kilka razy, razy w szpitalu psychiatrycznym wcześniej. Kilka prób samobójczych. I mój tata jakby też na tym etapie poszedł bardziej w alkohol. Więc ja byłam takim dzieckiem, które wychowywało się po prostu w takim domu, gdzie mama powiedzmy crazy, tata w ogóle gdzieś wracający późno do domu pijany, czyli generalnie nieobecny w ogóle jakby w wychowaniu. Ja gdzieś tam byłam sobie tak sam, sama. Ja jakby od dziecka wiedziałam, że jeśli ja nie dbam o swoje jakby edukację, o zajęcia pozaszkolne e, i o swoje jakby losy, no to jakby moi rodzice się tym nie zajmą generalnie. Mm -hmm. e, więc ja wiedziałam, że jeśli ja chcę coś w życiu osiągnąć, no to muszę jakby sama się tym zająć i stąd we mnie taka właśnie, e, można by powiedzieć, taka. Mm, taka pewność siebie i że ja idę mm -hmm. po swoje, ja się nie wstydzę zapytać kogoś, poprosić o pomoc albo mm -hmm. e, gdzieś, nie wiem, aplikować i tak dalej, bo jakby ja to musiałam robić od wczesnych lat e, mojego dzieciństwa. Wow, I nawet wiesz, jak niektóre dzieci dzisiaj, w dzisiejszych czasach mają zajęcia pozaszkolne, jak o Boże, znowu gdzieś tam mnie wysyłają rodzice, mm -hmm. no to ja na przykład tego nie miałam. Ja musiałam wywalczyć sobie to, żeby chodzić na jiu -jitsu i jedynym jakby zajęciem pozalekcyjnym, e, dodatkowym, który moi rodzice się zdecydowali w końcu mi opłacać to były dodatkowe zajęcia języka angielskiego mm -hmm gdzieś tam właśnie wiedziałam, że ten angielski będzie mi na pewno bardzo potrzebny. E, więc stąd się wzięła we mnie ta chęć, no i jakby moi rodzice mi nigdy nie kupowali nowych ubrań, nigdy nie dostawałam prezentów pod choinkę, nigdzie, nigdy nie, nie, nie wyjechaliśmy razem na żadne wakacje. E, I mój brat zaprosił mnie do Londynu pierwszy raz, kiedy miałam 14 lat, no i ja zobaczyłam, że tam w ogóle istnieje jakby inny świat. E, mój brat kupił mi iPhona, wtedy jeszcze w Polsce nawet dopiero chyba wchodziły iPhony, mhm, e, nowe ciuchy, i tak dalej. Ja przyjechałam z walizką wypełnioną po prostu ciuchami po brzegi, jakimś telefonem i innymi akcesoriami y, tam zakupionymi. No i ja po prostu nie mogłam, nie byłam w stanie się podnieść z łóżka przez trzy dni. Mm -hmm. e, Mając te 14 szok, to lat, tutaj... to po prostu, tu, dlaczego ja w ogóle tu wróciłam, nie, dlaczego mm -hmm, muszę tu mm -hmm. żyć? I w ogóle ja już wtedy wiedziałam, że o nie, jakby. Ja na pewno wyjeżdżam do Anglii. Poza tym, tam można podjąć pracę już w wieku 16 lat. Mhm. Um, to jest bardzo promowane właśnie um, tam na zachodzie. Taka przedsiębiorczość. Tak, nawet mhm. wśród kobiet, żeby pójść do pracy. Tam jest jakby trochę inna kultura. Tam, jak kobieta ma 30 lat, to jest. A jeszcze jesteś młoda, jeszcze masz czas na dzieci w ogóle. Mhm. Tam naprawdę na plecach zabaw to matki są takie, które mają po 40 plus lat. A jak jest jakaś młoda dziewczyna z dzieckiem, to na pewno myślą, że to jest na pewno niania. Okej. Okay. <laughs> Jest taki nacisk silny właśnie na rozwój, na karierę, tak? tak? na rozwój. jakby to państwo też jakby to, mm, to propaguje i jakby m, idzie na rękę też y, tym ludziom. Ja jak na przykład przyszłam w koledżu i powiedziałam, że ja chcę w piątki pracować i proszę mi przenieść tak lekcję, bo mam chyba dwie, dwie, dwa przedmioty tylko na inny dzień, to mój nauczyciel powiedział, jasne, nie ma problemu, my to tak ci zaaranżujemy, żebyś ty mogła iść do tej pracy. Jakby to jest takie w ogóle normalne i takie, y, no tak wszyscy jakby wydawało mi się, że wyciągają ci mocną rękę. Szkoła chyba w ogóle jest nieco inna niż w Polsce, prawda? Edukacja, nacisk, Bardzo czytałam w twojej ja książce odżyłam tak że naprawdę. bardziej nacisk na takie praktyczne umiejętności, które tak. później przydają się w życiu, ale też w każdej pracy. A nie tak, odbijanie dokładnie. się od ściany jakichś formułek, regułek. Przede wszystkim y, różnica, jaką ja odczułam, przeprowadzając się utami, zmieniając y, system edukacji na y, brytyjski, to tak, było... Zaczęło to... się od Kingston College, czyli to tak, jest odpowiednik Tak, Tak. Mhm. tak, tak. tak y -hmm. y, to tam mieliśmy sprawdziany raz na pół roku. Tak przychodziło się we wrześniu do szkoły, i później w grudniu był sprawdzian, że trzeba było na przykład napisać esej na jakiś tam temat, y, na przykład z historii. Ja pisałam właśnie o rosyjskiej, o bolszewickiej rewolucji. I to było tyle w zasadzie, i przedmiot zaliczony. A na przykład z Media Studies mieliśmy pracę grupową, czyli było jakieś zadanie, nakręcanie jakiegoś tam materiału wideo, więc trzeba było tam rozpisać scenariusz, potem to nakręcić, pięć osób w grupie, to każdy robił coś innego i po prostu jakby to później udokumentować. Więc to nas uczyło generalnie tego, że, że ten czas na nauczenie się tematu leży w Twoich rękach, że ty nie musisz już we wrześniu codziennie zakuwać tą historię. Możesz przychodzić na lekcje, możesz e, nie, nie, nie robić za bardzo nic poza tym w ciągu roku, ale jak przysiądziesz do tematu w grudniu, na przykład przed sprawdzianem, przed na przykład tym asesmentem, no to i tak zdasz na dobrą ocenę. To tak? Jest I to okay. jest takie, mhm. że no, to też, jeśli ktoś już pracował na, w ten, na tym etapie, to też pomagało tej osobie, jakby no, albo pracować i w ten czas, kiedy mógłby studiować, a potem uczyć się przed sprawdzianem dawało to takie poczucie wyboru, czyli jakby to ty jesteś, jakby zarządzasz swoim czas, czasem mm -hmm. i to ty decydujesz, kiedy ty przyswoisz to wiedzę. Najważniejsze, żeby jakby napisać dobrze ten sprawdzian, albo zrobić świetnie tą pracę oraz to, że właśnie ta praca w grupie, wspieranie siebie nawzajem, też rozdzielanie tej pracy, tak, to robi co? Zarządzanie mm -hmm, w ogóle mm -hmm. projektem. projektem. Jest dużo takich właśnie aspektów, czyli project management, właśnie time management, zupełnie jakby inne rzeczy, na które człowiek zaczyna dostrzegać, jak nie jest zmuszany do zakuwania codziennie tak, po szkole, Takiego kartówka. schematycznego systemu. Tak, tak, tak. To, to wtedy jakby ten uczeń w ogóle nie wie właśnie, po co on to robi. Czy dla nauczyciela, czy dla kogo on to wkuwa, czy dla rodziców, dla którzy systemu, będą patrzeć, prawda? jakie tam oceny w tym dzienniku są. No. A, a powiedz mi, jak ty się odnajdywałaś w takich relacjach międzyludzkich właśnie tam w szkole? Bo to było trochę rzucanie się też na głęboką wodę. Wcześniej. Polska rzeczywistość, liceum, mm -hmm. polskojęzyczne dzieci wokół ciebie, a potem od razu. Ja się świetnie wam ja mm -hmm. uwielbiałam tą różnorodność, mm -hmm. ale mogę przytoczyć taką śmieszną historię, właśnie na tym, bo ja chodziłam do Kingston College i tam były wszystkie grupy etniczne, mm -hmm. ale byłoby mm -hmm. też bardzo dużo czarnoskórych uczniów, a szczególnie ten przedmiot media, właśnie nie wiem dlaczego, ale ten przedmiot skupiał bardzo dużo tych ciemnoskórych, E, e, ludzi na tym przedmiocie. I pamiętam, że były, były tylko dwie białe osoby, ja i jeszcze jeden chłopak na tym, mm, podczas lekcji, mhm. i oni mówili jeszcze z innym akcentem, więc ja tam w ogóle bardzo się starałam, żeby ich w ogóle zrozumieć i, i wszystko ogarnąć, ale to było dla mnie takim miłym wyzwaniem. A z kolei na lekcjach historii byli e, sami e, Anglicy, mhm. i, ale miałam też taką koleżankę Miriam, ona była z Estonii i nasz angielski był e, na bardzo podobnym poziomie. I ta lekcja polegała na tym, większość lekcji, właśnie, że my siedzieliśmy w takim stole prostokątnym i każdy po kolei musiał przeczytać fragment książki. I jak dochodziło do czytania przeze mnie i do Miriam, to my się tak szturkałyśmy i gadałyśmy na siebie. Boże, przecież oni nie zrozumieją, co my mówimy w ogóle. Dobrze, <noise> że mają ten tekst przed oczami, bo w ogóle nie wiedzieli. Tak się wstydziłyśmy o nasz mhm. akcent, no bo jednak okay. to, by, to była taka no, duża różnica, tak, między wiadomo, brytyjskim akcentem osób, które się tam urodziły, a naszym. Jeszcze trzeba było to, jakby presja tego, że wszyscy słuchają, to nagłos trzeba czytać przed całą klasą, to stres dodatkowo. Mhm. Ale pamiętam, że to był przez pierwsze pół roku, a potem już jakby się powiedzmy wdrążyłam, i już nie było to takim dużym stresem dla mnie jak na początku. Okej, okay, spoko, ale słuchaj. Pojechałaś do liceum, rozumiem, że mieszkałaś u swojego brata. Tak. E, wszystko fajnie, zatrzymałaś się u niego, ale dalej pewnie życie było kosztowne. Czy to jest tak, że właśnie brat pomógł ci na początku utrzymywać się tam e, i roztoczył nad tobą, mówisz, taką opiekę? Brat pomógł mi w tym, że nie musiałam płacić za, um, no za moje mieszkanie, powiedzmy, za pokój. Mhm. E, opłacał mi też telefon, ale długo nie mieszkaliśmy razem, bo mi kazał sprzątać za to i jakieś tam wymagania mi stawiał, więc ja stwierdziłam, O nie, 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 nie. <ślał> ja mam inne lepsze zajęcia, i jakoś się tak trochę tam pokłóciliśmy i ja się wyprowadziłam. Ja bo właśnie już jak miałam 18 lat, już sama mieszkałam e, na New Malden, czyli uh -huh. nieopodal nie uh -huh. Kingston. Natomiast ja przyleciałam do Londynu 1 lipca 2006 roku, a już we wrześniu pracowałam. Uh -huh. e, pierwsza moja praca to była właśnie bycie kelnerką w, we włoskiej restauracji Oliwo na Serbiton. To jest wszystko jakby w jednej uh -huh. e, powiedzmy okolicy. E, I ja tam już zarabiałam powiedzmy takie pieniądze, że to było dla mnie ok, na początek. Później... Mogłaś się już tam usamodzielnić. Tak, mogłam się to nie, usamodzielnić. to nie jest tak pozytywnie niedzielę... się dzisiaj. Były podwójnie, płatne plus napiwki. Więc dla mnie to była fajna zabawa i jakby byłam totalnie powiedzmy, że już niezależna na tym etapie. Mhm. Czyli 18 lat i zaczęłaś swoją pierwszą pracę taką, o której mogłabyś powiedzieć praca marzeń, bo to była praca u George'a Armaniego. Zaczęłaś od pracy w butiku, mhm. czyli od tej nauki, od podstaw. Potem zaczęłaś się piąć bardzo szybko w górę, ponieważ byłaś bardzo ambitnym pracownikiem. Wszyscy to zauważyli. I chyba tym zwyciężyłaś, prawda? Takim parciem do przodu, ale właśnie taką chęcią pokorności uczenia się i pokazania tego, że pomimo tego, że ty nie masz doświadczenia w modzie, to ty im pokażesz, że naprawdę będziesz tutaj najlepszym pracownikiem. Tak, tak, właśnie ta praca w butiku nie wymaga wielkich umiejętności, w dużej mierze to polega na osobowości i też zawsze fajnie, jak ktoś jest ładny i dobrze wygląda, no to mężczyźni czy kobiety lubią być obsługiwane przez takie mhm. osoby schludnie wyglądające, więc to jest zawsze na plus, ale moja koleżanka, z którą rozpoczęłyśmy razem pracę w Emporia Armani, Karolina Antoniades, właśnie była gościem mojego podcastu, pierwszego podcastu z gościem mhm. i my tam opowiadamy, że ona na przykład dostała pracę nawet bez znajomości języka angielskiego w tym butiku. Tak, pokaz pokazując I bez po doświadczenia. Swoją, swój entuzjazm. Tak? Dokładnie, mhm. więc... Y to tym się uwygrywa tą osobowością i takie podstawowe rzeczy na zasadzie medium small large dam t-shirt sweatshirt trousers no to jakby to było bardzo łatwość to się w pierwszym dniu pracy można było nauczyć mhm. natomiast faktycznie ja byłam bardzo dobrym e, sprzedawcą e, e, ja, ja nie, nie dobre targety prawda? Tak, ja nie przychodziłam tam żeby mhm. spędzić sobie miło czas i jakby wyjąć te pieniądze Pokrążyć. tak mhm. tylko mnie bardzo jakby jarało obsługiwanie klienta i to jak ja mogę płynąć na to, jaką stylizację mu dobiorę, albo z jakim zadowoleniem wyjdzie ze sklepu. Większość tych ludzi, którzy, przychodziło, którzy przychodzili na zakupy do Emporia, no to byli ludzie z portfelem, że tak powiem no limit, więc oni przychodzili sobie popatrzeć, a nuż ich coś zainteresuje, to sobie kupią, a niektórzy przychodzili z konkretnym jakby wyjściem, na które trzeba było ubrać daną klientkę bądź klienta, no i to już było takie fajne wyzwanie, że często właśnie się zamykałam w takim dużym fitting roomie z klientką i tam na przykład można je Albo przynieść kawkę, albo lampkę szampana, przywieźć taki, taki duży rak z ubraniami, sobie tam siedzieć, mierzyć kilka godzin i w jeden dzień tak naprawdę zrobić na przykład target na cały tydzień. Mhm. Ale szybko no. zaczęłaś się piąć tam w górę i przeszłaś do. Tak, jak ja skończyłam w końcu za kulisy trochę yy, i... biznesem się zajęłaś. Tak, jak skończyłam college i później university, mhm. ja studiowałam psychologię z biznesem i mhm. w końcu ukończyłam ten pierwszy etap, czyli licencjat. Tak, bo początkowo jakby nie wierzyłaś jeszcze przez dłuższy czas, że z modą możesz się zająć na dłużej, że to może jest takie trochę jeszcze było podejście jakby wywiezione z Polski, prawda? Że z tego się nie utrzymasz, to chyba nie jest taka poważna przyszłość, więc stąd ta psychologia. Tak, tak? dokładnie. Ja myślałam, że właśnie pójdę w stronę psychologii, bo zawsze mnie interesowała mhm. psychika ludzi, dlaczego właśnie ludzie zachowują się w ten sposób, a nie inaczej. Może przez to właśnie, jak wspomniałam, że moja mama była też chora mhm. i miewała różne takie stany, od bycia normalnym, normalną osobą sobą do bycia w ogóle kimś innym, więc jakby też odnajdywanie się w tej sytuacji, dlaczego tak na przykład się to wydarzyło, a nie inaczej, mnie zawsze jakby interesowało, żeby zgłębić tą wiedzę. Mm, więc stąd w ogóle ta psychologia ale później zrozumiałam, że w zasadzie w tej modzie można robić tyle rzeczy i też e, od, obsługiwałam w butiku dziewczynę która pracowała właśnie w biurze w dziale dystrybucji Armani Junior i ona mi opowiedziała o tej pracy co robi, gdzie idzie, na jaki event, że jak współpracuje na przykład z Herodsem czy z Selfridgesem że ma spotkania mm -hmm. z nimi, że mają wcześniej omawiane budżety, że często lata do Mediolanu, do siedziby y, Armaniego i ona mi mnie tak jakby zainspirowała i zafascynowała e, swoim jakby, m, swoją pracą, tym, co ona w ogóle robi, że ja stwierdziłam, nie, to jestem ja, to ja się tam widzę, ja muszę koniecznie przejść do tego <grym> działu. I pomijając to, no to wybrałam jej całą stylizację i ona tylko przyszła do kasy, podpisała dokument, dziękuję, do widzenia. <grym> <grym> no i to było dla mnie takie imponujące, Taka że... iskra, która rozpa rozpaliła Tak, tą, że ta firma dba o to, żeby ten pracownik... E, był od stóp do głów ubrany w markę, by reprezentował tą markę, by budował taką autentyczność, żeby ten przekaz był jednolity. Mm -hmm. I to wydawało mi się w ogóle taka, stra takie, taka, taka co, strategia tego wszystkiego bardzo ciekawe. I stwierdziłam, że ja chciałabym jakby się nauczyć, jak to się robi, um, też mieć takie spotkania z klientami z Haradce czy z Selfridgesa. Ona mówiła, że oni, że oni na przykład półmilionowe budżety albo, mm -hmm. albo jakieś tam inne. Zasady sprzedaży. No wydawało mi się to bardzo, bardzo ciekawe. Mhm. Dalej pięłaś się znowu kolejnymi szczeblami mhm. w górę, w górę, w górę i później przeszłaś do Versace. W związku z tym, że m, firma, która zajmowała się właśnie marką Armani tak. m, w Londynie, m, ona otwierała te butiki kolejne. Mhm. Miała pod swoimi skrzydłami również Versace i tak. zaproponowano tobie pracę m, dla tego domu mody. Skąd ta decyzja? Ty się jakoś utożsamiałaś z tą marką? Fajnie ci, ona ci się wydawała fajna. Mm. To Spójna była w ogóle decyzja, która nie, nie, nie zajęła mi pół sekundy, by się mm -hmm. zastanawiać, ponieważ ja w dziale dystrybucji na początku była, pracowałam jako account assistant, czyli wspierałam brand managerów na linii Armani Kolekcjoni. E, tutaj ta możliwość to było po prostu rozpoczęcie budowania dystrybucji od zera i zarządzanie w ogóle tym działem e, jako już taki brand manager, więc to była dla mnie opcja awansu. Um, stworzenia czegoś jakby swojego. Byłam też jakby takim mocnym kandydatem, ponieważ miałam historię pracy w butiku. Później pracowałam już w dystrybucji i jakby kolejnym krokiem, jakby no, mogli kogoś zrekrutować z zewnątrz. Natomiast e, polityka tej firmy była taka, że najpierw ktoś musi odpracować swoje w butiku, to zawsze było minimum 3 lata, by zrozumieć w ogóle podstawę, by zrozumieć klienta, e, by właśnie być tym top seller, tak? bo to nie jest łatwo odnaleźć się w takim butiku, w którym czasami. Nic się nie dzieje, tak? Przez trzy godziny nie ma na przykład klienta na przykład, w dniu tygodnia, albo jest kilku klientów i ktoś inny ich obsługuje, i ty dalej stoisz. I żeby się odnaleźć, żeby się nie nudzić, żeby e, utrzymywać ten poziom koncentracji na najwyższym poziomie, to jest pewnego rodzaju sztuka. I to trzeba umieć sobie w sobie wypracować. Nie jest to też dla każdego. Wydaje się to, że to jest takie właśnie bardzo łatwe, mhm. ale potrafi być dla niektórych bardzo trudne. I właśnie polityka była taka, że. Musi ktoś przeprowadzić minimum 3 lata w butiku, być jednym z najlep najlepszych sprzedawców, by później w ogóle móc pracować w dystrybucji, bo nasz dyrektor uważał, że te fundamenty są niezbędne do przejścia do dalszego mm -hmm. etapu kariery, mm -hmm. jakby. Hmm. Okej, okay, no właśnie. I jak się odnalazłaś w końcu w Versace? Jak e, zaczęłaś świetnie, tą pracę? bardzo fajnie. E, wiele rzeczy na początku mnie przerażało, typu właśnie szef nazywał, mówił, teraz zróbcie target sheets, albo jakieś prognozy, albo coś. I my tak, Boże, no to z To Byłaś tam wrzucana na głęboką tak, jak to znowu, ale Co to w ogóle jest? Tak, tak, dużo nie? takich my... rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłam. Tak, i... my tam Google mm -hmm, szukaj, okay. tam <laughs> później pytaliśmy innych brand managerów z innych linii na przykład, bo oni to już na pewno robili. I i tak krok po kroku, gdzieś tam jakichś znajomych z biznesu, właśnie jakieś takie rzeczy robi. I tak właśnie sobie to robiliśmy i uczyliśmy się. Było wiele takich sytuacji, typu właśnie, bo na początku przez pierwsze dwa lata pracowaliśmy dla klubu 21, czyli dystrybutora, tak. a później Versace otworzyło swój własny oddział w Wielkiej Brytanii, czyli w Londynie, i zaproponowali nam takie przejście. Wtedy Armani też nam, też nam zaproponował zostanie właśnie na Armani, na linii tej, zajmowanie się po prostu liniami Armaniego. Mhm. Natomiast ja z moim współpracownikiem Mauricio przeszliśmy do Versace, gdzieś właśnie sercem byliśmy bliżej tej marki. Poza tym no, już budowaliśmy przez dwa lata od zera tą dystrybutorę. Więc ciężko by nam było się rozstać z tą marką. I na przykład dostaliśmy informację, że otwieramy trzy butiki nagle już w tym roku, i teraz musimy zrobić zamówienia na przykład tej, tych kolekcji na podstawie w ogóle zdjęć z katalogu, bo sample, które mieliśmy w showroom już odesłaliśmy do Włoch, więc nawet już nie mogliśmy dotknąć tych tkanin, jeszcze raz zobaczyć, przymierzyć. I to znowu było takie. Boże, jak my to zrobimy, 2 miliony funtów, musimy tu w ogóle gdzieś alokować i tak dalej, a potem e, stworzyć wszystkie w ogóle takie mm, no jakby te buying sheets od początku itd. Ale, i tak dalej, ale znowu zaczęliśmy to robić i krok po kroku doszliśmy, że tak powiem, do brzegu. No, i to może być takie właśnie przesłanie dla kogoś. To Richard Branson powiedział, że uh, If someone offers you an amazing opportunity, but you don't know how to do it, take it and learn how to do it later. Czyli. Bierz wszystkie możliwości, jakie wszechświat rzuca ci pod nogi, i nawet jak nie wiesz, jak to zrobić, to się zawsze tego możesz nauczyć w trakcie. Nauczysz się gdzieś po drodze, prawda? To jest też cytat, który widnieje w twojej książce. Tak, tak, bo to jest bardzo ważne, żeby się nie bać, żeby, żeby wier... nawet jak ktoś nie wierzy w siebie do końca, to można nie wierzyć w siebie, ale po prostu się zmusić, żeby to zrobić. I później się okazuje, że to wcale nie było takie straszne. Ania, może jakiś kolejny e-book e, dotyczący treści mentorskich, no dla ludzi, którzy zaczynają swoją pracę w modzie? No właśnie, ten e-book drugi, mm, powiedzmy, że nie jest w tematyce mody, tak? Bo jest o kobietach sukcesu, ale ja właśnie w tym e-booku bardzo poru szeroko poruszam to zagadnienie, czym jest ten sukces jak dojść do tego, do tej niezależności finansowej, ponieważ ja na przekroju mojej kariery, można by powiedzieć, że jestem kobietą sukcesu, natomiast ja no, nigdy nie osiągnęłam jeszcze tej, tego etapu tak zwanej niezależności finansowej, mhm. bo zawsze gdzieś pracowałam w systemie umowy o pracę i zawsze gdzieś ta pensja była jakby określona, tak? No, możesz mieć ileś tam podwyżek, ewentualnie w ciągu tych lat, natomiast mhm. to jest bardzo ograniczające. Jeśli ktoś chce na przykład, nie wiem, no, ciągle podróżować albo posłać dzieci do prywatnych szkół i robić to, to i tamto, no to, nie, to jest bardzo ciężkie w Polsce, żeby to robić, jeśli ktoś ma jedną pensję praktycznie mhm. to jest nie, mało wykonalne. Mhm. Tak, mówisz e... o takiej niezależności jakby stworzenia swojej własnej marki, która powiedzmy staje się takim imperium, od którego już możesz też trochę odcinać Trochę kupony, tak, czy, ale można też prostu... pracować mhm. w systemie operacji i mieć niezależność finansową, tak, tylko trzeba być po prostu jakimś dyrektorem zarządzającym w międzynarodowej e, firmie, korporacji z siedzibą w Polsce, która po prostu e, płaci tam nie wiem 15, 20, 30 tysięcy złotych, no i to też już jest jakaś niezależność finansowa. Tak, no powiedzmy że zar zarabiać 20 tysięcy miesięcznie no to już można sobie pozwolić na y, dużo różnych rzeczy i pojechać nie wiem na Malediwę na, na przykład tak y, i różne właśnie inne pośrednie na przykład y, aspekty spełnić tak, a natomiast a jesteśmy w jakiś sposób ograniczony tak bo natomiast to jest to i, i nie wychodzisz mało mhm. jest takich możliwości y, a większość jakby y, ofert pracy czy możliwości szczególnie tutaj lokalnych no to Powiedzmy, że te pensje na pewno nie są na takim etapie, o jakim wspomniałam teraz. No i właśnie. Ja doszłam do takiego etapu, że co ja mam teraz zrobić, tak? Ja mam takie doświadczenie, studia za granicą, a jednak chciałabym mieć większą niezależność finansową, dookoła mnie otaczają mnie kobiety, które czegoś takiego doświadczają, i ja stwierdziłam, kurde, muszę ja z nimi porozmawiać, ja się może czymś zainspiruję. I, stąd te I stwierdziłam, że jeśli ja mam takie dylematy i przemyślenia, to ile kobiet albo ile ludzi Mnóstwo. w Polsce musi mieć podobne zastan zastanowienia, tak? I stwierdziłam, że jest bardzo wdzięczny i ciekawy temat. I myślę, że jeśli ja się tym interesuję, to są w tym kraju miliony kobiet, które myślą podobnie i które by może zyskały nawet co jedną rzecz z przeczytania tych rozmów. I tak powstał pomysł na ten e-book, ale oczywiście mój background jest mocno modowy, więc na pewno elementy mody w tym e-booku będą widoczne tak, i szeroko zauważalne. z dziewczynami, które nie tylko w modzie, prawda, odniosły sukces, albo w branżach, które są związane gdzieś z modą, ale po prostu mają swój biznes. Zawsze można zaczerpnąć coś ciekawego z takiej historii. Tak, tak, tak. Mamy Pamiętaj też, przykład, w... że dużo jest osób, ty jesteś akurat osobą, która jest na bardzo rozwiniętym poziomie, jeżeli chodzi o swoją sytuację zawodową. Dużo jest pewnie też dziewczyn, które szukają inspiracji, ale chcą zmienić na przykład o 180 stopni swoją, e, swoją mhm. sytuację. Coś ich nie satysfakcjonuje w, obecnej, w obecnym miejscu pracy i chciałyby na przykład zmienić branżę, i dzięki temu tak, czytają u ciebie na pewno, te historie. Tak, ale się boją na mhm. przykład, albo tak. nie wierzą w siebie. No i mam nadzieję, że ten e-book doda właśnie tej wiary w siebie, tej odwagi do zmian wszystkim tym kobietom, które, które właśnie nie wiedzą, jak, jak do tego w ogóle podejść, tak? bo to potrafi być psychicznie obciążające, tak? Jak ktoś ma jakieś wiesz, zobowiązania, ma dziecko, no to Taka zmiana, no to, to trzeba psychicznie dojrzeć do tego, tak? Tak jak do em, stworzenia powiedzmy relacji, która jest oparta na zaufaniu i, i tak dalej. Coś, o czym wspominałam wcześniej, tak, że jak się nie ma tego psychicznego jakby takiej decyzji w tobie. No, to jest ciężko, żeby to się udało, tak? I, i, a jeśli ktoś nie ma tej pewności, siebie i się boi, no to też trudno, żeby decyzje takie podejmował. Ale myślę, że dużo jest takich osób, które gdzieś tam im ta myśl kiełkuje, tylko potrzebują takiej wody do podlania tego i żeby coś z tego wyrosło. Więc mam nadzieję, że Twój e-book właśnie taką historią tutaj będzie. Kiedy premiera? 14 grudnia, czyli w najbliższą już, środę. Już zaraz, tak. właśnie nas jeszcze miejsce w swoim napiętym kalendarzu, żeby do mnie tutaj przyjść. No. Słuchaj, no tak, ale jeszcze wróćmy trochę, bo odniosłaś dużo sukcesów w Versace, czyli rozwinęłaś e, sieć e, sklepów, tak. Mhm. E, od, Zaczynaliście od dwóch, od tak, zero. Tak, rozwinęłaś tak, tak. do kilkudziesięciu. Ponad 80 punktów sprzedaży było przyda, że w Wielkiej Brytanii, w, 4 ok w, okresie, w 4 lata. W mhm. lata i to właśnie dzięki, to jest zasługa twoja i twojego partner in crime Mauricio? Tak, dokładnie. Mhm. Dokładnie, ale jesteś tutaj teraz w Polsce. Mhm. Powiedz mi, jak udało, komu udało się ściągnąć ciebie tutaj do Polski, dlaczego i co to były <grym> za okoliczności? Chyba, że się ściągnęłaś sama. <grym> <grym> Nie, jest za to odpowiedzialna osoba, nawet ze dwie. Mm, wszyscy myślą, że ja właśnie wróciłam do pracy dla Witkaca, ale nie. E, ja z, m, poznałam właśnie Witkac i, i e, właścicieli poprzez to, że przyleciałam kiedyś do Polski i zobaczyłam, że jest coś takiego e, na Alejach Jerozolimskich. Weszłam do środka, zobaczyłam, że nie ma tam Versace i zaczęłam googlować właściciela. Jak wjeżdżałam schodami na, e, do baru, zobaczyłam, że on tam siedzi, więc e, nie, nie byłabym sobą, gdybym nie, nie podeszła do niego. nie Słuchaj, zła jesteś po prostu. Ty coś widzisz, widzisz, jakiś cel, idziesz i go realizujesz. No, pomyślałaś sobie, że nie ma Versace, dobra, zagadam z właścicielem tutaj. Tak, i miałam na tyle szczęście, że akurat jak go mhm. googlowałam, to on siedział w barze, dosłownie wjechałam na niego, patrzę, nie, no to jest po prostu znak a przez to, że nie mieszkałam w Polsce, no to wiedziałam, że jak ja tego nie zrobię teraz, nie podejdę do niego, no to już taka sytuacja, taka, mhm. taka możliwość się może prędko nie, no nie wiadomo, nie jak tam siedzi, prawda? No, no ale <grym> ja właśnie tak często nie. nie przylatywałam na tym etapie mhm. do Polski. Ja w ogóle to był jakiś przypadek, że ja miałam jakąś, jakieś tam wesele, kogoś kuzyna, i po prostu byłam w Polsce. i... Przyjechałam najpierw do Warszawy, wiadomo, bo z Warszawy pochodzę. Dobrze, um. czyli podeszłaś do człowieka, który jest właścicielem domu handlowego, i powiedziałaś mu, że tam nie ma sklepu, który powinien być, a go nie ma. Dokładnie. No. <laughs> I wręczyłam wizytówkę i zaprosiłam do showroomu Versace w Mediolanie, i że powiedziałam mu, że osobiście oprowadzę go po kolekcji. No i tak się powiedzmy zaczęło po początek tej znajomości i kontaktu i oczywiście Versace znalazło się w Witkacu w pewnym momencie. Natomiast równolegle do tych wydarzeń w Londynie zatrudniałam jako modelkę w showroomie Versace Gosię Gałkowską, która mhm. też de facto mieszka już w Warszawie i trenuje różne znane osoby, mhm. jest trener personalną trenerką. I Gosia y, pierwsza przede przeprowadziła się do Warszawy i zadzwoniła do mnie y, z taką informacją, że jej znajomy Jarek Piałkowski jest właśnie y, w Londynie, i może ja bym chciała im polecić jakieś miejsca, jakieś restauracje, fine dining i tak dalej. I że fajni ludzie i w ogóle. No ja sobie no dobra, to tam odezwę się do niego i mu coś polecę. No i odezwałam się do Jarka, poleciłam mu fajne miejsca w Londynie, on mnie tam też zaprosił. No i właśnie ja mu mówiłam, bo oczywiście rozmawialiśmy o mojej historii zawodowej, że już pracuję dla Versace 4 lata, że w sumie zastanawiam się nad zmianą, bo już trochę tak się zasiedziałam, już jesteśmy w ponad mm -hmm. 80 punktach sprzedaży, tak, to, tak, bo to się być szybko nudzisz w ogóle. bardzo tak, powtarzalne, może jakieś nowe wyzwanie i on mówi kochana najlepsze co cię będzie co cię czeka albo co cię spotka to powrót do Polski i praca dla mnie <laughs> No, I Jarek tak mnie ściągnął tutaj do Polski, ponieważ on miał, jest dynamiczną osobą, jest wizjonerem. To, w jaki sposób on opowiadał o Warszawie, zaprosił mnie też tutaj na weekend, żeby zobaczyć, to mnie obwiózł po Kosmopolitan, tam gdzie mieszkał wtedy sam, tutaj to, tu wystawy jakieś i on mówił, jak się w Warszawie wszystko w ogóle rozwinęło. Poza tym Warszawa jest mniejsza, tu w centrum byś sobie jakieś mieszkanie wynajęła, w centrum praca, byś na piechotę chodziła do pracy, ile ty dojeżdżasz teraz, jedną stronę. I mówię, no ponad godzinę. No widzisz, dwie godziny dziennie dla, yy, wiesz, na, na, na plus dla, tw dla twojego, że tak powiem, czasu wolnego. Kto by tego nie zrobił, nie? I on mnie tak przekonał, słuchaj, że ja stwierdziłam, dobra, to ja odchodzę z Versace i przeprowadzam się do Polski, będę pracować teraz dla Jarka, jako dyrektor marketingu mhm. w jego firmie i ludzie, którzy z Polski wszyscy mówili, Boże, nie rób tego. Mm -hmm. To było takie what a downgrade z Versace do jakiejś firmy polskiej, do Polski i tak dalej. No, no, tak Moi brzmi. znajomi z kolei anglojęzyczni i tak dalej mówili yeah, go for it, great experience. To jest wszystko, wszystko chodzi o rozwój. Nieważne, mm -hmm. co to jest, ważne, żeby się człowiek rozwijał i tak dalej. Więc miałam takie zderzenie dwóch światów i kultur, właśnie śmieszne. No i przyleciałam do Polski, poszłam do, do pracy do Jarka i no tutaj muszę, on wie o tym, ale nie, to nie było to generalnie. Okay. To był marketing w... To też nam się zdarza czasami, idziemy <laughs> do jakiejś pracy, prawda? Pierwszy dzień, drugi, trzeci tydzień. Okay. No, on no. mnie rzucił się do galerii modą wtedy na Łopuszańską, więc jest tu z centrum, ze mm -hmm. Śródmieścia jeździłam tam. Uczyć się tam właśnie tego marketingu, tam patrzeć w ogóle o co tam, żeby zrozumieć co tam w ogóle chodzi w tych galeriach. Mm -hmm, no i to polegało na mm, zarządzaniu takimi mniejszymi, jednokondygnacyjnymi galeriami. Później też w mniejszych miastach, które się, e, gdzie tam te galerie się utworzyły, przykładowo Mysłowice, Olkusz, Półtusk. E, jednym z moich zadań to było właśnie otwarcie takiej galerii mm -hmm, i ściągnięcie mm -hmm. ludzi z tych e, mniejszych miast e, do tej galerii, żeby przyszli i kupili coś w w reserved, żeby zobaczyli, że tam apteka jest przykładowo. Mm -hmm. Więc tam wymyślałam jakieś rzeczy typu właśnie darmowe lekcje angielskiego dla dzieci, jakieś tam dmuchańce, jakieś tam, wiesz, tego typu rzeczy, no ale to w ogóle, no ja się nie byłam w stanie w tym odnaleźć, ponieważ. No, no, to jest totalnie co innego, prawda? To było zupełnie coś innego i ja jakby. Ja wiem, co chce osoba, na przykład pracując w butiku czy pracując dla Versace, to w, w, współpracując z kupcami, z właścicielami butików, to ja wiem, jak, żyje, jak żyją ich klienci, tak? To oni potrzebują outfit do Saint-Tropez albo na Jacht, albo na Malediwy, albo jakieś tam inne rzeczy. Jakby ja rozumiem takiego klienta, mm -hmm. jakie mm -hmm. on ma potrzeby, tak? tak? Bo ja się tego jakby nauczyłam i też. Kiedy pracowałam w butiku, to mnie też fascynowały te na przykład Angielki, starsze panie, które przychodziły do mnie i mi opowiadały o swoim życiu i jakby co one robiły, i jak do tego doszły, co mają. I te historie to mnie tak zawsze interesowały. I po prostu to pracuje jak mi się wydawało wszystko takie smutne i takie, mhm. że Jezu, że dla tych ludzi, co przychodzą tam do hnm u to to jest w ogóle szczyt jakby oszczęd wydać jakieś oszczędności na ten HNM. Ja sobie myślę, Boże, jak w Polsce, jakie warunki tu życia są straszne. I mnie ta praca tak dołowała, no, że ja po udało prostu się nie mogłam. Tak, ja y, już się uzwolniłam od Jarka i powiedziałam, że ja po prostu nie daję rady psychicznie z tym no, wszystkim. No, no. <laughs> I. Przyszłam do właśnie Arka właściciela Witkace i powiedziałam, że ja chciałabym wrócić do mody, może on by nie, byłby w stanie mnie gdzieś polecić, może w showroomie w Mediolanie, w Paryżu. No wiadomo, że on miał kontakt z tymi zagranicznymi markami na początku dziennym. Ale postanowił nie dzielić się za bardzo dobrą Tak, postanowił zaoferować <noise> mi pracę właśnie u niego w firmie. No i to Super. było takie ponad 5 lat temu. Świetnie, gratulacje. Cieszę się, że taki dobry nabytek rynku młodowego jest z Ale śmieszna jest ta historia, ponieważ um, jedną z pierwszych osób, które wyciągnęły do mnie taką pomocną rękę, to była właśnie e, Kasia, pani ekscelencja. Mhm. I ona mnie zabrała na pierwszy event, taki już, jak właśnie obrałam to stanowisko w Witkacu. I ona mówi: Boże, ja ci wszystko powiem, Wiem, kto jest z kim, bo ty nikogo nie znasz, nie? jak ty w ogóle będziesz ten no PR tak, robić? Bo długo nie było tutaj w Warszawie, <grym> prawda? Więc... Tak, więc to było duży taki um, kredyt zaufania też dla mojej osoby, uważam, ponieważ no ja nie miałam doświadczenia w PR-ze wcześniej. Miałam oczywiście doświadczenie w branży modowej. Nie znałam w ogóle gwiazd czy ludzi w Polsce, więc musiałam te relacje wszystkie od zera wypracować, mhm. więc znowu od zera Coś zaczynałam e, i tak to się wszystko potoczyło, no i wiadomo, jakby szybko mi, długo mi nie zajęło, tak, bo byłam wtedy e, jakby singielką, wszystkie te wyjścia, oczywiście ja tam byłam, z tymi ludźmi wszystkimi gadałam, więc e, długo mi nie zajęłoby nawiązać te relacje z, z osobami publicznymi, z osobami, które by tam mogły współpracować potencjalnie. Cofnę się jeszcze na chwilę tylko do Versace, nie mogłam nie zadać tego pytania. Poznałaś Donatella Versace'a. Taka tak, poznałam jest. Donatella. Jest bardzo ciepłą, miłą dbającą o swoich pracowników osobą. Chyba wbrew pozorom, prawda? Jest wbrew pozorom i ja nigdy nie zapomnę tego. Często właśnie o tym mówię, jak mieliśmy właśnie takie spotkanie wewnętrzne dla pracowników w Versace. Zawsze mieliśmy właśnie w grudniu podsumowanie roku i lataliśmy wtedy do Mediolanu i w wielkim takim teatrze były przemówienia podsumowania finansowe roku, podsumowanie osiągnięć firmy globalnie i wszyscy brand managerowie z wszystkich rynków, no z Hongkongu przylatywali właśnie na te spotkania i Donatella czy tam team Versace też nawet przygotowywał taki materiał wideo właśnie z pracowni, jak to wszystko wygląda, prezentacje na mapie, pokazywali ile nowych butików się otworzyło, jaki był przyrost na przykład, na jakim rynku był największy, na przykład w UK byliśmy w pewnym momencie najszybciej naj, e, rozwijającym się rynkiem, bo ponad 20 stoprocentowy przyrost sezonu na sezon był, mhm. nawet nie z roku na rok. E, więc też tam byliśmy wspominani na tych spotkaniach, ja z Maurycją i Donatella w jednym, na jednym z tych spotkań powiedziała, że mm, słuchajcie, że musimy dbać o tą atmosferę w pracy, żebyśmy się wszyscy wspierali, żebyśmy się wszyscy lubili, ponieważ spędzamy w pracy więcej czasu niż z tymi, kogo kochamy e, w domu i jakby to jest to zabiera naszą większość życia, więc bardzo ważne jest to, by stworzyć atmosferę i warunki pracy, w których wszyscy jakby idziemy do góry, rozwijamy się, pniemy i wspieramy. No i to było takie dla mnie fajne, że właśnie nawet taka Donatella Versace zwraca uwagę na etykę pracy. No i to jest podejście, prawda, mieć mhm. takiego szefa jak Donatella Versace, gdyby wszyscy o tym pamiętali, prawda, którzy formułują jakiś swój zespół, że to ja ta atmosfera jednak tak. stanowi. Tak, tak, no i właśnie Trząb. Versace a, a, i to wszystko to było takie, Donatel no, też mówiła, um, be first, be daring, be Versace, czyli na zasadzie, że ona wspiera jakieś szalone pomysły, szaleństwo i takie coś, co możecie wydawać e, crazy, ale to wszystko do Versace pasowało tak naprawdę i wydaje mi się, że projektanci, którzy pracowali dla linii Versace mieli dużo takiej wolności w kreacji, bardzo bogate archiwum, archiwum projektów Gianiego. Myślę, że fajnie, fajnie się pracowało do tej firmy, bardzo miło to wspominam i faktycznie gdyby nie to, że ja już się trochę zaczynam nudzić w tej dystrybucji, a w Wielkiej Brytanii nade mną był tylko dyrektor na Wielką Brytanię, a potem CEO wersji, czyli Donatella, więc tam ta struktura nie była tak rozwinięta, żeby jakoś bardziej awansować, albo coś jeszcze więcej robić, musiałabym właśnie albo zmienić pracę, albo może do Mediolanu się przeprowadzić, i ja wtedy byłam bardzo otwarta na różne propozycje. No ale Jarek tu się tak wstrzelił, był tak skuteczny w przekonywaniu mnie, no że on po prostu he won, nie? Jarek, lekki le le fallstart, ale jak zwykle umiałeś z tego wyjść obronną ręką. Po tych wszystkich sukcesach, powiedz mi, czy mm, rodzice docenili w którymś momencie te Twoje osiągnięcia? Wiesz, co? Powiedzmy, że mój tata w pewien sposób tak, choć on był bardzo zachowawczą osobą, nasza relacja pod koniec jego życia, bo on już zmarł w 2019 roku, właśnie na raka, jak byłam w ciąży z Orionem, no to on już nie pił alkoholu, jakby jak ja wróciłam do Polski, to udało nam się nawiązać jakąś taką, powiedzmy, normalniejszą relację, jakąś relację. Mhm. I kilkakrotnie przyszedł do mnie na przykład do pracy w Witkacy, był taki w ogóle trochę w szoku, co tutaj się dzieje, co ja tu robię i tak dalej. I mi się wydaje, że był zadowolony. Natomiast moja. Moja mama to ona jakby naprawdę jest na innej planecie, że tak powiem. Ona nie jest w stanie jakby ogarniać jakichś normalnych różnych rzeczy dookoła nie, a co dopiero zrozumieć czym jest PR albo czym, gdzie ja pracuję, więc ona w ogóle nie ma świadomości tego, co ja, co ja robię i, i czym się zajmuję tak naprawdę. Czy tak naprawdę ten też brak wsparcia, który mm -hmm. był z rodzinnego domu z tej strony rodzinnego domu nie był dla ciebie tak paradoksalnie największą pomocą w sensie nie dawał ci takiego kopa, bo ty miałaś mm -hmm. powera do tego, żeby osiągać to co osiągnęłaś? Na pewno był powerem, bo gdyby może mi rodzice na tacy tak bardziej, tak, takie przysłowiowej coś podali, albo gdyby mnie finansowo w jakiś sposób wspierali, to może ja nie miałabym sobie takiego e, drive'u, by iść, by robić, by jakbyś rozwijać tak mocno tą swoją karierę, by spełniać swoje marzenia. Mm, więc myślę, że na pewno to miało przełożenie, ale ja też bardzo często e, mówię, że bardzo pomogli mi obcy ludzie ogólnie. Mm -hmm. Ja mam coś takiego w sobie, mogę to powiedzieć, wydaje mi się, że przyciągam ludzi, którzy chcą mi pomagać, naprawdę. I tak jak pani Benia, czy później e, jacyś Twoja tam inni matematyki. ludzie. Tak, na przekroju tych wszystkich lat. To zawsze jakoś tak, że ludzie mnie po prostu lubią i zawsze idą mi na rękę i pomagają, więc ja, jak ktoś mnie z kolei prosi o pomoc, to zawsze staram się też przekazać tą no właśnie, dobrą to ci jest dalej. taka symbioza, bo mhm. ty odbijasz po prostu to, to, tą jasność, te to, to promienie, dobrą energię. Mhm. Odbijasz to gdzieś od siebie, a nie tylko zabierasz i chowasz gdzieś tam do kieszeni. E, twój syn Orion, to jest moje ostatnie pytanie. Hmm. Czy są takie rzeczy z Twojego dzieciństwa, z Twojej młodości? takie błędy, które powiedzmy ciebie spotkały, których ty w stosunku do Oriona nie będziesz chciała popełnić. Mhm. Wydaje mi się, że taką najważniejszą ciebie. rzeczą to jest poświęcenie uwagi temu dziecku. Um, bo ja w ogóle właśnie tego nie miałam. Ja tam gdzieś tam, gdzieś pomiędzy innymi sprawami, próbując e, e, zabrać głos i w ogóle e, jakby swoje jakby potrzeby wyrazić, no to to też czasami ciężko było, żeby to było usłyszane. Więc na pewno taka uwaga i jego pomysłów, żeby nie zabijać jego pomysłowości, że jak on ma jakiś pomysł, żeby pozwolić mu być sobą i jakby realizować jakieś jego nawet szalone jakieś pomysły, oczywiście do pewnych limitów tego szaleństwa, ale taka właśnie uwaga, dbanie o dobrą relację ze swoim tatą na pewno, no i ogólnie. Mm, nie kupujemy mu dużo zabawek, ale też takie małe prezenciki mu się zdarzają, typu plastelina albo jakiś tam notesik do malowania. I, i może pod tym kątem muszę uważać, żeby go nie rozpieszczać nie tymi gadżetami po prostu. Ale może trochę warto, żeby też rozpieścić to dziecko, o którym kiedyś ty byłaś. I mhm. jakoś, sobie, jakoś sobie to robić. Ja przynajmniej tak. Najśmieszniejsze robię. jest to, że ja to Lego kupuję ja przeżywam drugie dzieciństwo. Na no samej, tak. że Jezu, ja tego nie miałam, ale to jest fajne i Dokładnie. ja to składam później. Czasami więcej fanów dla dorosłych, tak. prawda? Słuchaj, to tego ci życzę w takim razie. Nie pytam ciebie o twoje kolejne marzenia, bo wiem, że na pewno są bardzo duże. Mhm. E, jeśli chodzi o tak ambitną osobę, jak ty. I po prostu, gdzieś tam skrycie, mam nadzieję, że się Tobie spełnią i wszystkiego dobrego dla Ciebie. Dziękuję Dzięki Ci wielkie. bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dzięki wielkie za zaproszenie. I Tobie również życzę dalszych sukcesów, oraz oczywiście naszym słuchaczom. Dzięki.